Siemano, witam was, z tej strony Nesko. Dzisiaj pogramy sobie taką trochę dziwaczną grę i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nazywa się to Akinator i jest to gra, w której komputer albo, nie wiem, dżin zgaduje po prostu coś, co ja sobie wymyślę w głowie, znaczy wymyślę w głowie, jakiegoś aktora i muszę odpowiadać na jego pytania po prostu. Mam 5 opcji, tak, nie wiem, może i nie, coś w takim stylu. No, będę próbował tłumaczyć wam wszystkie pytania, które są tutaj, które znajduje się tutaj w tym okienku. Jeżeli jakiegoś mi się nie uda, albo po prostu jakiegoś nie zrozumiem, to trudno, napiszę wam to najwyżej potem po edycji i będziecie to po prostu widzieli. Albo coś w takim stylu. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powiedzmy, że ja teraz będę chciał, żeby on odgadnął mi jakąś aktorkę albo aktora. Weźmy sobie na przykład, no taka bardziej znana, na przykład Angelina Jolie, bo od razu Tomb Raider mi się skojarzyło. No to zobaczymy, czy odgadnie. I tak, czy twoja postać to dziewczyna? No to raczej ona jest dziewczyną, co nie? Czy jest sławna? Tak, jest sławna. Tak, mieszka w Ameryce. No i proszę, wszystkie tak o. Czy ta postać jest tym piosenkarzem? Czy pisze swoje własne... Czy pisze swoje własne jakieś tam produkcje i muzykę? Raczej nie. Znaczy, nie, na pewno nie. O, tutaj to, no, czy jest aktorką porno? No to raczej też nieco, nie? Na 100%. Czy jest starsza niż 30 lat? Raczej jest, nie wiem dokładnie. Czy grała w Przyjacielach? Tam w tym serialu takim Przyjaciele, czy jakoś tak się nazywa, czy grała jakąś główną rolę? Raczej nie, albo po prostu tego nie wiem, no. Czy twoja postać jest dobrze nastawiona? Chyba tak, raczej tak. Czy twoja postać grała z Bradem Pittem? Wiem, że jest chyba z Bradem Pittem, albo się już rozstali, ale wydaje mi się, że grała kiedyś na 100%. Czy jest blisko z Bradem? No to raczej już odgadła. No jasne, że nie. I już, no i proszę, odgadło. Odgadło praktycznie, można powiedzieć, za pierwszym razem. Zagramy sobie jeszcze raz, zobaczymy, jak mi pójdzie tym. Może tym razem wymyślę coś innego. Zagrajmy jeszcze raz, dobra. Kurde, ciągle się to na dół przesuwa, no. Wkurzające. No i dobra. Teraz jakaś inna postać. Weźmy sobie na przykład coś takiego, może jakąś postać z gry. Na przykład weźmy sobie jakaś taka bardziej znana. Teraz wkurza mnie Slenderman, to wezmę Slendermana, co nie? Czy twoja postać to... Czy to mężczyzna? Tak, to raczej jest chyba, co nie? Nie istnieje naprawdę. Nie wiem, czy mieszka w Ameryce. Nacisnę, że nie wiem. To jest już charakter, czy ona walczy, ona raczej porywa ludzi, więc raczej nie walczy. Tak, jest na dwóch nogach. Czy to jest zwierzę? Powiedzmy, nacisnę, że nie wiem. Czy że takie, że może i tak, no. No jasne, że tak, no, what the fuck. Czy ma piękny uśmiech? Czy on ma w ogóle jakąś twarz? On ma białą gębę ma tak naprawdę, więc raczej tak naprawdę to nie wiem, wiesz? Nie, to nie jest mysz. Czy ma 14 lat? Nie, raczej nie ma 14 lat. Kurde, jakie dziwne pytania. Czy walczy z dwoma mieczami? Nie, on nie ma, on nic nie ma. On włosów nie ma, więc raczej nie. Use Spectrum Crow from the Internet. Raczej, czy on pochodzi z internetu? Czy jest z internetu, czy nie jest z internetu? No, stworzył go ktoś, kto potem to dał z internetu, więc raczej tak. Czy mówi? Nie, on wydaje dziwne dźwięki. No jasne, że tak. No kuźwa, patrzcie, odgadł. Dobre, nie spodziewałem się, że odgadnie, naprawdę. Naprawdę nie spodziewałem się, że odgadnie. Czekajcie, a zagrajmy sobie jeszcze raz. Weźmy jakiegoś takiego bohatera, który będzie taki mniej znany. A może... Nie, to działa tylko i wyłącznie na postacie, więc co jeszcze możemy sobie tutaj wybrać? Co my jeszcze możemy wybrać? Jakąś taką bardziej znaną postać.
weźmy sobie bohatera z gry Assassin's Creed, czyli na przykład Ezio Auditore i zobaczymy, czy nam odgadnie to. Dobra, to weźmy, czy jest kobietą? Nie, nie jest kobietą. Nie wiem, czy mieszka, ale weźmy, nacisnę tak, bo niby on mieszka. Nie, nie istnieje, w Ameryce tam było, wiecie. Czy używa broni? W jednej grze, w paru, dobra, w tych nowych częściach to używa broni, więc raczej tak, raczej tak. Tak, ma włosy. Nie, to nie jest mechaniczny bohater. Czy jest brutalem? Czy jest brutalny, może tak? Nie wiem, w sumie raczej nie. Czy był... wiecie, egzekucja, o to chodzi. Raczej nie, na pewno nie. Na pewno nie. Czy walczy pomiędzy... Znaczy z tymi potworami? Nie, nie walczy z potworami. Czy lubi te lemony? Lemons, wiecie, no limonki, czy jakoś tak? Nie wiem. Czy jest żołnierzem, znaczy tym, no wiecie, już się powoli zbliżamy do odpowiedzi, więc zobaczymy. Czy jest urodziny z Austrii? Ja cholera wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Nie, nie, raczej nie. Wezmę, kwak, nie wiem co. Tak, to jest z gry, ale czy z Call of Duty? Na pewno nie, lol. First, nie, to nie jest first person shooter. Appears in game from Konami. Nie, to jest Ubisoft. Nie. Czy ma córkę? W nowej części... Nie, to w GTA, sorry, to w GTA była, że miał córkę chyba. Więc raczej nie ma. A może ma... Nie, nie ma. Czy ma psa? Psa? Też nie ma. Skąd nie miałbym mieć psa? Dawaj. Steal cars from people. Nie, to pewnie już mierza GTA. Czy gada dobrze, bardzo dobrze po angielsku, czyli tak wiecie. Bardzo dobrze, no po prostu. Nie, bo jest bardziej z kimś indziej. Czy jest miły? Raczej tak, no. Is your heart... Nie, to nie kot. No jasne, że tak. No jasne, że walczy mieczem. Ale patrzcie, ale zgadł, ale nie o tego mi chodziło tak naprawdę, bo to jest z nowej części, która dopiero wychodzi. Więc nie, to nie jest on i weźmy sobie kontynuację. Czy nosi maskę? Czy on nosi maskę? Raczej maski nie nosi, ale ma kaptur. Ma kaptur. Czy używa łuku? Używa łuku, ale to już wtedy używa w trójce używa łuku, a w tym Revelation nie używa łuku, więc nie, nie używał. Tak, to jest Assassina. Tak, jest Italian. Tak, kontroluje postać. Ezio Auditore da Firenze. No proszę, no. No po prostu, no genialny to jest, ja nie wiem, no. Ile razy... A dobra, tutaj nie piszę. Tak, to jest to. Tą postać ktoś odtworzył 36 tysięcy razy, więc to jest dosyć sporo, ale długo zajęło dla tego Gina odgadnięcie kto to jest, ale udało mu się tak naprawdę. Dobra, to chyba skończymy, zobaczymy jak wam będzie się to podobało, czy w ogóle ta seria przypadnie wam do gustu. Czy jest to coś fajnego, czy raczej nie? O tym wy zdecydujecie, czy będziecie chcieli następne odcinki. Według mnie to jest nawet śmieszne. Ja bym z chęcią to jeszcze raz sobie zagrał. No to w sumie pewnie pogram sobie sam, że tak powymyślam jakieś te. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wam się podobało i że było chociaż trochę pośmialiście. Ja się teraz z wami żegnam i liczę na łapki w górę i na komentarze zachęcające do dalszego nagrywania tej serii. Więc no właśnie. Więc na razie. Cześć i pa. Psz.